Środa 1 czerwca, 8:58. To są komentarze indeksowe BossaFix. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeks giełdowy. DAX znajduje się w rejonie 10 245 punktów. Ta dzisiejsza poranna lekka słabość jak najbardziej może zostać rozwinięta, i wtedy zobaczylibyśmy ruch w stronę 10 161, 10 141. I za takim zagraniem opowiada się świeży, tutaj statystycznie, w zasadzie w tym momencie kierowany sygnał sprzedaży, gdyż najszybsza średnia z 22, tutaj krocząca, przecina w dół z 55. Poprzednio mieliśmy taki sygnał, tylko że wzrostowy, na sesji 24 maja, i ruch w międzyczasie przekraczał 4 figury, więc impuls wzrostowy był spory. Teraz czas na realizację zysków. Pamiętajmy, że jeżeli realizacja zysków będzie tutaj nam eskalowała, to powinna ona przyjmować nieregularną konsolidację z osiąganiem co jakiś czas nowych dołków i minimów. No i na takiej podstawie właśnie ten świeży statystycznie sygnał jest ok. Natomiast znacznie lepsze byłoby wejście przy potwierdzeniu na przykład oporu 10 298, czyli minimalnie ponad tymi średnimi. Jeśli jednak tam kurs nie dociera, to mamy tutaj próbę aktywacji słabości poniżej okolicznych dołków, ale pamiętajmy, że na takim short breakout bardzo jest trudno od razu zyskiwać, więc po short breakout można by było hipotetycznie przyjąć, że tam jest wejście, natomiast jakieś próby tutaj zrzucenia powinny mieć miejsce przy powrocie do przełamanego lokalnego, tutaj okolicznego minimum, czy niskiego zamknięcia. I spójrzmy teraz na S&P 500. Mamy tutaj w rejonie 2093 punkty wycenę futures S&P 500. Sygnał sprzedaży już jest od wczoraj. Może tutaj się nam rozwinąć zachowanie oporu 200, wręcz gwarantuje taką słabość. I cel to 2075-70. Zanegowanie tego sygnału sprzedaży to dopiero odnowienie jakiejś fazy wzrostowej. Przy tutaj Dow Jonesie mamy sytuację bardziej zaawansowaną spadkową. I już mamy potwierdzone bariery 17810, 17782, więc słabość jak najbardziej może tutaj nam eskalować. Przebicie 17706, ruch w stronę 17521, 17505. Sygnał sprzedaży jest tutaj dosyć zaawansowany i już dojrzały, jeżeli chodzi o układ HN. Natomiast przełamanie okolicznych barier zaporowych powinno doprowadzić do testu tutaj bardzo ważnego oporu 17861. A w zasadzie cała strefa jest dosyć na 8,83. Jeśli taka 30-40-punktowa strefa, wyrzucenie kursu jako dodatnie odchylenie ponad średnimi, które opadają, byłoby wręcz idealne do zajęcia na takim rynku pozycji na spadki, jeżeli ten sygnał będzie zachowany tutaj propodażowo. Dopiero jego odkręcenie w górę i ustabilizowanie się kursu, wybijanie coraz to blisko położonych lokalnych dołków minimów mogłoby nam zmienić spojrzenie na ten rynek. I w związku z tym widać, że sytuacja zewnętrzna przekłada się z marszu na słabość FW20 do FPL20 w naszej platformie. Więc rynek kasowy również tutaj powinien podlegać takiej presji słabości. To także wynika z wczorajszego zagrania tutaj u nas jako short breakout i przebicie przez 1834 czy 32, gdzie mieliśmy główny pivot point. Pokazało, że tutaj spadki dominują i one tutaj znalazły się po tej większej stronie, gdzie jest większa waga, gdzie nam uległo tutaj całe stanowisko popytowe przeciążeniu na właśnie podaż, i popyt tutaj się odsuwa znacznie niżej. Podejrzewam, że tutaj w rejonie poniżej 1800 punktów, natomiast to jest tylko i wyłącznie czysta spekulacja, nie rekomendacja, więc trzeba samemu obserwować notowania. Natomiast CCI poniżej minus 100 jest już jakby dowodem, że to odchylenie i ta słabość tutaj nam eskaluje. I w związku z tym zachowanie kursu według strategii futures poniżej 1832 punkty to podtrzymanie tendencji spadkowej. Dziękuję za uwagę.